Wydawnictwo kobiece i niegrzeczne książki przedstawiają książkę Lorelin Page pod tytułem Perwersyjny Bogacz. Czyta Anna Wilk. 1. On nie będzie mnie nawet pamiętać, upierałam się. Musiałam się skoncentrować, żeby się nie wiercić. Martini, które wypiłam wcześniej, przestało na mnie działać jakąś godzinę temu, i zaczęłam się denerwować. Jak ja się dałam na to namówić. A możesz przestać? Ashley wyjrzała z kolejki przed nami, pewnie po to, by ocenić, kiedy przyjdzie pora na nas. Stałyśmy wraz z kilkunastoma kobietami, by przywitać się z prelegentem Westonem Kingiem po jego wystąpieniu na konferencji pod tytułem Reklama w nowej erze. Jesteś mądra, błyskotliwa, ułożona, piękna. Nikt nie mógłby cię zapomnieć. Kobieta, którą opisała. Istniała dopiero od kilku lat. Wcześniej byłam nieśmiała i nieporadna. Wyglądałam zwyczajnie, a zaniedbane brązowe włosy o szarawym odcieniu nosiłam związane w kucyk. Nie znałaś mnie na studiach, wtedy na pewno się nie wyróżniałam i najwyraźniej nie byłam zbyt wyjątkowa, skoro nie dałam rady wytrzymać się na Harvardzie dłużej niż jeden semestr. Aż głośno wciągnęła powietrze nosem. Zawsze tak robiła, gdy próbowała zachować spokój. Potem odwróciła się do mnie i rzuciła mi swój najbardziej zachęcający uśmiech. Ale znam cię teraz, nawet jeśli cię nie pamięta, to będzie udawał, że zna, tylko po to, by dalej z tobą rozmawiać. Powieka mi nie drgnęła, bo starałam się nie przewrócić oczami. Zamknij się. Nie mogę. Jestem w tobie zakochana w nielesbijski sposób, przecież wiesz. Nie wiem, jak ktoś mógłby cię nie kochać. Złapała mnie pod ramię i przesunęłyśmy się do przodu. Od Westona dzieliła mnie jeszcze tylko jedna osoba. Od mojej przeszłości i teraźniejszości. Czy byłam gotowa na spotkanie moich dwóch światów? Szczerze mówiąc, pewnie niepotrzebnie się nakręcałam. Minęło zbyt wiele lat, by wciąż robić wielkie halo z powodu czegoś, co wydarzyło się dawno temu a dokładniej dekadę temu. Nawet wtedy ledwie się znaliśmy. Odbyłam tylko jedną prawdziwą rozmowę z tym mężczyzną, a właściwie z chłopakiem, którym wtedy był. Reszta moich doświadczeń z nim wynikała z obserwacji z dystansu. Poza tym w tej chwili nie stałam przecież w kolejce, by zobaczyć się z donowanym kinkade'em. To dopiero byłoby niepokojące. On na pewno by mnie pamiętał. Musiałby. To, co się wtedy między nami wydarzyło na tle tych wszystkich lat było zaledwie małym punktem, ale wywarło ogromny wpływ, przynajmniej na moje życie. Czy ja odcisnęłam takie samo piętno na jego życiu? Wciąż myślałam o donowanie, o jego mocnej szczęce, piwnych oczach i o tym, w jaki okropny sposób się rozstaliśmy, gdy nagle kobieta przed nami pożegnała się i odeszła. Stanęłam twarzą w twarz z Westonem Kingiem. Jezu, jaki on był piękny. Oczywiście zawsze taki był, ale w ciągu tych ostatnich dziesięciu lat jeszcze wyprzystojniał. Przez ostatnie dziewięćdziesiąt minut gapiłam się na niego, gdy mówił o Javits Center, więc powinnam być przygotowana, ale z bliska jego atrakcyjność uderzyła mnie jeszcze bardziej. Te niebieskie oczy wydawały się bardziej szokujące a uśmiech bardziej zachwycający. Wyglądał tak, że każdej dziewczynie robiło się mokro w majtkach. Byłam o tym przekonana. Cześć, powiedział tak aksamitnym głosem, że nie wiedziałam, czy to przez to, że mnie rozpoznał, czy po prostu to kwestia jego uroku. Eee, hej. Tylko tyle byłam w stanie z siebie wydusić. Może i byłam zadbana i ułożona na zewnątrz, ale na widok Westona Kinga natychmiast zmieniałam się w tę samą skrępowaną nastolatkę, którą kiedyś byłam. Na szczęście Ashley była przy mnie i mogła przyjść mi na ratunek. Podeszła do niego ciągnąc mnie za sobą. Cześć, jestem Ashley, a to moja przyjaciółka Sabrina. Pracujemy w Nao, w LA i chcielibyśmy Ci powiedzieć, że prezentacja naprawdę nam się podobała, szczególnie Twoja opinia na temat relacji pomiędzy działami w agencjach. W naszym biurze zauważyłam te same problemy wynikające z rywalizacji między naszymi zespołami sprzedażowymi a kreatywnymi. Dziękuję, powiedział Weston. Wojna między sprzedawcami a artystami tak jest chyba w każdej firmie skierował ten komentarz do nas obu, ale ja tylko pokiwałam głową, jak idiotka. Ashley głośno odetchnęła, co było cichą oznaką jej frustracji i położyła mi rękę na ramieniu. Poza tym, Sabrina studiowała z tobą, chociaż jest zbyt nieśmiała, by się przyznać. Ashley ostrzegłam. Właśnie taki był problem z przyjaciółką, która nie zna żadnych granic. Jeśli bym jej nie powstrzymała, zaczęłaby paplać o tym, że kiedyś mocno się w nim bujałam, a niechby tylko spróbowała wspomnieć o donowanie. Wcale nie zamierzałam tego przyznawać. Chodziliśmy razem na studia? Weston przyjrzał mi się z uwagą, chyba po raz pierwszy odkąd przed nim stanęłam. Przyglądał się mojej twarzy tak uważnie, że niemal czułam łaskotanie. Zaczerwieniłam się. Uczęszczałam na Harvard tylko przez semestr na pierwszym roku, a potem byłam zmuszona zrezygnować. Na pewno mnie nie pamiętasz. Jezu, nawet nie potrafiłam mu spojrzeć w oczy. Co jest ze mną nie tak? Przecież mam 27 lat, a nie siedemnaście. Weston przekrzywił głowę. A, dobrze się znaliśmy. Przypomnij mi, jak masz na imię? O Boże, on naprawdę mnie nie pamiętał. To było okropnie upokarzające. Rozmawialiśmy tylko raz czy dwa. Nazywam się Sabrina Lind, powiedziałam marząc o tym, by ukryć się pod jakąś skałą. Naprawdę nie spodziewam się, że będziesz mnie pamiętał. To po prostu była taka mała ciekawostka, którą chciałam się pochwalić, przyjaciółce. Zaśmiał się uprzejmie, pokazując ten dołeczek, który tak uwielbiałam wiele lat temu. Okazało się, że na jego widok wciąż miękły mi kolana. W każdym razie. Zaczęłam, za nami stało jeszcze więcej kobiet chętnych, by rozpłynąć się dzięki temu, że poświęci im 30 sekund swojego czasu. Czas się zbierać. Dobrze cię było znowu widzieć. Świetna przemowa. Doceniam to. Weston dalej mi się przyglądał, próbując sobie mnie przypomnieć, ale potem zmusiłam Ashley do odejścia, a on skupił się na kobietach za nami. Ale wstyd! wyszeptałam, gdy tylko znalazłyśmy się parę metrów dalej. I tak było warto, powiedziała wachlując się kartką z programem. Nie mogę uwierzyć, że chodziłaś na studia z tak szaleńczo przystojnym multimiliarderem. W rzeczywistości jest jeszcze seksowniejszy niż na zeszłorocznej okładce magazynu Money. I ten dołeczek. No nie, miło, że ktoś jeszcze dostrzegał piękno Westona Kinga. Trzeba go było widzieć bez koszulki. Należał do drużyny wioślarskiej. Nagle za sobą usłyszałam, że Weston wymawia jedno słowo. Z głośno bijącym sercem, ze spoconymi dłońmi obróciłam się i zobaczyłam, że na nas patrzy. Co powiedziałeś? Chodziłaś na zajęcia Donowana, powtórzył. Miał szeroko otwarte oczy, bo udało mu się na to wpaść. Donowan. Właśnie to usłyszałam. Wystawiłaś mnie. A więc jednak mnie pamiętał. A nie mówiłam? Wyszeptała stojąca obok mnie Ashley. Uszczypnęłam ją w rękę i zawołałam do Westona. Miałam ważny powód. Naprawdę. Uniósł palec, dając mi znać, że mam poczekać, a potem złożył autograf na programie kobiety stojącej przed nim. Gdy skończył, podszedł do nas. Opowiesz mi o tym przy drinku. Weston wbił we mnie spojrzenie. Ok, więc twój ojciec zmarł. Wróciłaś do domu, żeby zająć się siostrą, skończyłaś studia, zrobiłaś MBA. I co było dalej? Minęło już niemal półtorej godziny, odkąd Ashley tak uprzejmie udała, że jest zbyt zmęczona, by pójść z nami na drinka, a Weston zabrał mnie do swojego ulubionego klubu nocnego w mieście The Sky Lounge. Jeden drink zmienił się w dwa. Siedzieliśmy w okrągłej loży z widokiem na parkiet na dole, ale dzięki szklanym ścianom muzyka nie była zbyt głośna i można było rozmawiać. To zapewniało wyjątkową atmosferę, jednocześnie intymną i ożywiającą. Tak naprawdę to by było na tyle. Nie chciałam mówić mu o tym, jak walczyłam o powrót na Harvard, albo o tym, że organizacja Madar odmówiła wznowienia mojego stypendium, kiedy nie zaliczyłam semestru. To nadal mnie bolało, chociaż minęło dziesięć lat. Niemożliwe. Na pewno jest coś jeszcze upierał się. Jak znalazłaś się w reklamie? Cóż, to reklama znalazła mnie, powiedziałam, zdejmując buty i siadając z jedną stopą pod udem. Od zawsze byłam osobą, która wykorzystuje i prawą i lewą półkulę, więc chciałam znaleźć pracę, która będzie wiązać się zarówno z liczbami, jak i z kreatywnością. Dlatego na studiach skupiałam się na marketingu. Po studiach odbyłam rozmowę z headhunterką. Jedna z dostępnych posad wiązała się z pracą w dziale marketingu w agencji reklamowej. Ze wszystkich propozycji, które mi przedstawiła, ta spodobała mi się najmniej. Ale dostałam tę pracę, więc poleciałam do Los Angeles, by odwiedzić biuro i zakochałam się w energii, jaka tam panowała. Praca wiązała się z liczbami, wykresami, pomysłami i sztuką. Na jakim innym stanowisku można mieć to wszystko? Wcześniej Weston zdjął marynarkę, teraz poluźnił krawat i rozciągnął ramiona na oparciu ławki. Niektórzy uważają nas, ludzi wybierających tę branżę, za wariatów. Dobór słów zabolał mnie jak nic innego w ostatnim czasie. Kiedyś, gdy jeszcze byłam młodsza i sądziłam, że moje uczucia są dziwne, nietypowe i trudno sobie z nimi poradzić, zastanawiałam się, czy jestem wariatką. Ludzie i fantazje, które mnie podniecały, były przerażające i mroczne. Ale dorosłam i zrozumiałam, że czas spędzony na Harvardzie w ogóle nie spełniał żadnych norm. To był czas miłostek i w żadnym razie nie zdefiniował tego, kim mam być do końca życia. Moje myśli były normalne, moje fantazje nie były dziwne, ja nie byłam szalona. Czasami tylko martwiłam się, że za bardzo próbowałam przekonać o tym samą siebie. Ale wyszłam z Westonem Kingiem i jeśli to jest szalone, to takie szaleństwo mi się podobało. Miałam nadzieję, że właśnie tak wygląda moje szaleństwo. Pewnie tak, stwierdziłam, ale co w tym dziwnego? Nasze spojrzenia się spotkały. I wraz z godzinami, które mijały, zbliżaliśmy się do siebie coraz bardziej. Teraz pochyliliśmy się w swoją stronę, a nasze ciała dzieliły tylko centymetry. Albo to szło w pewnym kierunku, albo. A więc wciąż pracujesz w dziale marketingu? spytał Weston. Wziął szklankę ze swoim Manhattanem, zamieszał drinka i upił łyk. Zaczęłam w researchu. A teraz jestem menedżerem do spraw strategii i marketingu. Westchnęłam w duchu. Myślenie o pracy wydawało mi się przygnębiające. Kochałam swoją obecną posadę, ale prezes, który rok temu przejął kierownictwo, okazał się koszmarem. Poza tym, tak naprawdę, interesowała mnie firma Westona. Rich została założona pięć lat temu i już była przodującą firmą w swojej branży. Właśnie na taką karierę liczyłam. Gdybym skończyła Harvard. Ale za to twoja praca, zamilkłam, mając nadzieję, że moje słowa nie brzmią jak zazdrość, tylko jak podziw. To, co robisz, jest niesamowite. Weston wzruszył lekceważąco ramionami, ale jednocześnie uśmiechnął się promiennie. Nie było łatwo. Nadal nie wierzę, że tak wygląda moje życie. To mnie zaskoczyło. Ten facet był w czepku urodzony. Myślałam, że wierzył, że wszystko, czego się tknie, zmienia się w złoto. Teraz, gdy wiedziałam, jaki jest skromny, trudniej było mi mieć żal o jego sukces. Może to zabrzmi naiwnie, ale czym ty dokładnie się zajmujesz? Jak ty to wszystko ogarniasz? To wcale nie jest naiwne, odłożył szklankę. Teraz znajdowaliśmy się jeszcze bliżej siebie, bo moje kolano stykało się z jego zalało mnie ciepło, które umiejscowiło się w moim brzuchu. Właściwie to nie mam pojęcia. Zaśmiałam się, niespodziewanie zdenerwowana. Nie wygłupiaj się. Cóż, jesteśmy agencją o tradycyjnej strukturze, z zarządem składającym się z pięciu osób. Z tego co czytałam, z pięciu mężczyzn. Poza nim Donowan był jedynym, którego znałam z nazwiska. Mamy dwóch facetów w Tokio, jednego w Londynie, a ja i Nathan Sinclair zarządzamy biurem w Nowym Jorku. Nate zajmuje się działem kreatywnym i księgowością, a ja całą resztą. Czyli jest tego sporo. Czyli jest tego sporo, powtórzył. A więc zarządzanie operacyjne, marketing, research, finanse i ty zajmujesz się wszystkim? Zaskoczyło mnie to. W naszym biurze mieliśmy trzech szefów, którzy zajmowali się tymi działami, a byliśmy mniejszą firmą. Weston wzruszył ramionami. Głównie ukrywam się w swoim gabinecie i przez cały dzień czytam basfida, ale jakimś cudem czeki przychodzą. Na pewno robisz coś więcej. Będziemy się rozwijać, niedługo zmienimy strukturę firmy. Nagle zmienił ton, zapomniał o temacie i spoważniał. Ale to nudy. Porozmawiajmy o tobie. Spuściłam wzrok, nagle zawstydzona. Już ci o sobie opowiedziałam. To porozmawiajmy o naszym chwilowym spotkaniu na studiach. Było tak krótkie, że ledwie można to nazwać spotkaniem. Mieliśmy razem zajęcia i raz wspólnie zjedliśmy lunch. Zaprosił mnie na randkę, a ja się zgodziłam, ale musiałam wracać do domu, bo mój tata zmarł zanim w ogóle doszło do tej imprezy, na którą mieliśmy iść razem. Zanim cię poznałem, nikt mnie wcześniej nie wystawił. To zabolało. Wyciągnął rękę i poprawił mi naszyjnik zwykły krzyżyk, który należał do mojej zmarłej mamy. Jego palce na mojej rozgrzanej skórze były gorące. To było jak spotkanie ognia z ogniem i skrzyło między nami. A mimo to nawet nie pamiętałeś, kim jestem. Gdy zobaczyłeś mnie po raz pierwszy, delikatnie, ostrożnie położyłam mu rękę na udzie. Jego mięśnie spięły się pod moim dotykiem, a ja poczułam dreszcz przebiegający mi po kręgosłupie. Niezbyt mocno pociągnął za kosmyk moich włosów, a ja wyobraziłam sobie, że robi to brutalniej. Bez kitki cię nie poznałem. Tak, to na pewno dlatego. Jego twarz spoważniała. Naprawdę mi się podobałaś, Sabrino. Jednak ja jakoś nie do końca wierzyłam w jego wyznanie przez całe pięć minut, dosłownie pięć minut. Na uczelni było sporo dziewczyn. Dopiero po jakimś czasie udało mi się ciebie zauważyć. Położył dłoń na moim gołym kolanie i pogłaskał moje udo po wewnętrznej stronie. To nie moja wina. Mm? Ciężko było zaprzeczyć, gdy kręciło mi się w głowie. Kiedyś tak bardzo go pragnęłam. Nie tylko jego, ale też wszystkiego, co się z nim wiązało, uczelni, pieniędzy, przyszłości. To pragnienie przeszło w pożądanie, które czułam teraz. Gdybyś poszła ze mną na tamtą imprezę, powiedział głębokim i uwodzicielskim głosem, ale urwał. To co wtedy? Przez ostatnie lata myślałam o tym od czasu do czasu. Zastanawiałam się, co wydarzyłoby się między mną a Westonem, gdybyśmy mieli szansę. Nachylił się i wyznał mi to teraz. To spróbowałbym zaciągnąć cię do łóżka. Wchłonęłam jego słowa, a potem odpowiedziałam a ja bym się zgodziła. A przynajmniej zgodziłabym się, gdyby nie tamto drugie wydarzenie. Bo gdy Weston zaprosił mnie na imprezę, Liczyłam na seks z nim, ale po tym, co wydarzyło się z Donowanem, nie byłam pewna, czy dalej bym tego chciała. Naprawdę? Pokiwałam głową. Nawet nie musiałbyś się za bardzo starać. Strasznie wtedy się w tobie kochałam. Weston przesunął rękę wyżej po mojej nodze i nachylił się, by wyszeptać mi do ucha. To teraz spróbuję zaciągnąć cię do łóżka. Był wyjątkowo pociągający. Kiedyś go pragnęłam, a poza tym udało mu się osiągnąć wszystko, co sama chciałam mieć. I to było dla mnie niewytłumaczalnie atrakcyjne, ale nie musiałam mówić mu, że nawet nie musi próbować. Weston King miał to jak w banku. 2. Podniosłam spodnie Westona z podłogi. Potrząsnęłam nimi, a potem odrzuciłam je, gdy nic z nich nie wypadło. Po raz trzeci zaczęłam krążyć po pokoju, rozglądając się. Nie mogę znaleźć majtek, powiedziałam, wzdychając. Weston przyglądał mi się z łóżka, oparłszy głowę na dłoni. Nie potrzebujesz ich. Potrzebuję, muszę się ubrać. Jeszcze raz przejrzałam spódniczkę, stanik i koszulkę na ramionczkach, które trzymałam, bo może majtki przyczepiły się do którejś z tych rzeczy, a ja tego nie zauważyłam. Ale nie. Rzuciłam ubrania na łóżko i znowu westchnęłam. Wcale nie. Zostań tu, zachęcał. Zostań ze mną w łóżku na zawsze. Nie mogę. Wiesz, że muszę wracać. W piątkowy wieczór po drinkach Weston zabrał mnie do swojego penthouse'a, i pieprzył mnie aż do wschodu słońca. Potem całą sobotę i część dzisiejszego dnia spędziliśmy w łóżku, wychodząc z niego tylko po to, by coś zjeść. Teraz była niedziela po południu, a ja wieczorem miałam lot. — Gdzie je zostawiłaś wczoraj wieczorem po kolacji? — zapytał, przeciągając się tak, że kołdra zsunęła się z jego ciała i odsłoniła nagi tors oraz ścieżkę włosków pod pępkiem. Z którymi w ciągu ostatnich dni tak się zaznajomiłam. Przypomniałam sobie wydarzenia wczorajszego wieczora. Poszliśmy do knajpy z azjatycką kuchnią Fusion. Weston robił mi palcówkę w taksówce w drodze powrotnej. Nie założyłam ich na wczorajszą kolację, a rzeczywiście uśmiechnął się, a w jego oczach błysnął głód. Ścisnęło mnie w brzuchu. Przestań tak na mnie patrzeć, bo nigdy stąd nie wyjdę. Złapał w dłoń swojego fiuta, który już zaczynał twardnieć pod kołdrą. Naprawdę nie ma z tym problemu. Weston ostrzegłam. Ashley, która popierała potrzebną mi, jak to nazwała, seks eskapadę, zajęła się pakowaniem mojej walizki, ale wciąż musiałam odebrać ją od odźwiernego od z hotelu, zanim udam się na lotnisko. A biorąc pod uwagę korki w tym mieście, powinnam wyjść stąd w ciągu następnych 30 minut. Muszę lecieć. Usiadł i oparł się o wezgłowie, a sądząc po jego nowej pozycji, założyłam, że przygotowywał się do poważnej konwersacji. Ale dlaczego musisz wyjść? Albo niezbyt poważnej przecież wiedział dlaczego. Bo mam samolot, odpowiedziałam, odpinając koszulę, którą po prysznicu wzięłam z podłogi i założyłam. To go odwołaj. Muszę wracać do domu, rzuciłam koszulę na łóżko. Dlaczego? Nachylił się i przesunął palcem po krzywiźnie mojej piersi. Bo mam pracę, powiedziałam i trzepnąłam go w rękę. Co się zwolni? Jęknął, kiedy włożyłam stanik i zakryłam piersi, które w trakcie weekendu ciągle pieścił. Wygłupiał się ze mną. Nie był zbyt brutalny i chociaż to nie był rodzaj dotyku, od którego natychmiast zrobiłabym się mokra, to jednak był przyjemny, normalny, zdrowy i taki, na jaki zawsze liczyłam podczas seksu z facetem. Nie mogę zrezygnować z pracy. Zamarłam i okręciłam spódnicę, gdy już odnalazłam jej tył. Potrzebuję pracy. Nie urodziłam się ze środkami, które pozwoliłyby mi nie pracować, jak niektórzy ludzie. Niektórzy ludzie, zaśmiał się, chodzi o ludzi takich jak ja. Uśmiechnęłam się niemrawo i założyłam spódniczkę. Może? Przecież ja mam pracę, powiedział defensywnie. Nagle pożałowałam tych słów, więc podeszłam do niego i przytuliłam go do siebie. Masz, odparłam pojednawczo i przeczesałam jego blond włosy palcami. Mamy pracę. Na dwóch krańcach kraju. Złapał mnie za tyłek i przyciągnął bliżej siebie. Mogłabyś mieć pracę na tym końcu kraju, powiedział tuż przy moich piersiach. Mogłabym, ale nie mam. Pocałował mój biust. Pracuj dla mnie, zrezygnuj ze swojej pracy to cię zatrudnie. W ogóle jak można lubić Los Angeles, cały ten smog i powierzchowność. Zostaw swoją posadę i pracuj dla mnie. Żartował, więc się zaśmiałam, ale moje serce zabiło mocniej. Od jak dawna pragnęłam takiego życia, które on traktował jako zabawkę? Przecież nawet nie znasz moich kwalifikacji. O, znam kilka Twoich kwalifikacji. Odwrócił mnie i posadził sobie na kolanach tak, bym mogła poczuć jego erekcję przyciskającą się do moich lędźwi, co tylko potwierdziło, że nie mówił poważnie. Mamy je szczegółowo omówić, a może przypomnę ci w inny sposób. Weston, jęknęłam, gdy wsunął mi rękę pod spódniczkę. Automatycznie rozłożyłam dla niego nogi, a on przesunął kciukiem po mojej gołej cipce i odnalazł łechtaczkę. Utrudniasz mi wyjście. A więc mój plan działa. Powoli zataczał kciukiem okręgi, drocząc się ze mną. Ale to przyjemne. Moje ciało zadrżało, gotowe wspinać się na szczyt przyjemności. Musisz przestać, błagałam. Wyobraź sobie, że zostajesz, wyszeptał mi do ucha. Moglibyśmy robić to cały czas. Chociaż wiedziałam, że tylko się wygłupia, pozwoliłam sobie pomyśleć o tym przez chwilę. Weston był mężczyzną, który idealnie do mnie by pasował. Był dobrym człowiekiem, nasz seks był dobry i dzięki niemu czułam się lepiej sama ze sobą. Tylko dlaczego dobry nie oznaczał wystarczająco dobry. To i tak nie miało znaczenia. To była gra. On był playboyem. To co wcześniej wyczytałam na jego temat, tylko to potwierdzało. Na studiach był taki sam. Nie oczekiwałam, że będę tą, która go zmieni. Po prostu miło spędziliśmy razem czas, bo kiedyś się znaliśmy. A teraz mówił to wszystko pod wpływem chwili. Nie mogę zostać. Odparłam, nie mogąc złapać oddechu. Rozpraszał mnie jego kciuk, który wciąż przyciskał się do mojej cipki. Podaj mi jeden dobry powód, nalegał, a potem polizał płatek mojego ucha. Dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Uśmiechnęłam się. Lubię to, co robię, bo naprawdę lubiłam swoją pracę. Pomimo obecnej atmosfery w firmie i moich dawnych aspiracji, by robić coś ważniejszego, Weston uniósł drugą rękę i złapał moją pierś przez stanik. Mogę ci dać podobną posadę! Nie możesz tak po prostu wykopać obecnego menedżera do spraw strategii i marketingu. Zaczęłam wiercić się na jego kolanach, próbując nakłonić go, by zrobił ze mną coś więcej, chociaż zaraz musiałam wychodzić. Jego posada to dyrektor do spraw strategii marketingowych. I tak, mogę? Brzydko pachnie mu z ust, i nie podoba mi się to, jakie robi wykresy. Zaśmiałam się. Nie mówisz poważnie, bardzo poważnie. Codziennie jada na lunch sushi, więc przysięgam, że gdy otwiera usta, pachnie z nich zdechłą rybą. Znowu zachichotałam i zamknęłam oczy, pozwalając sobie rozkoszować się Westonem. Był taki czarujący i zabawny, dokładnie taki jak go zapamiętałam, ale przez te wszystkie lata to nie myśl o nim doprowadzała mnie do orgazmów w ciemności. Musiałam stąd wyjść. Otworzyłam oczy. Westonie, Sabrino. Muszę wracać. Minęła chwila ciszy. Wiem. Próbowałam wstać, ale on ścisnął mnie mocniej. Najpierw mnie puść. Skoro muszę. Westchnął i posłuchał. Wstałam i wygładziłam spódniczkę, a potem ponownie odwróciłam się w jego stronę, wkładając koszulkę. Weston usiadł, opierając łokcie na kolanach. Ale poważnie. Powinnaś pracować dla mnie. Ale poważnie odwróciłam się, by przejrzeć się w lustrze w szafie i przeczesać włosy palcami. Nawet nie widziałeś mojego CV. Nawet jeśli rzuciłby na nie okiem i zaoferowałby mi posadę na wysokim szczeblu, to stałabym się kolejną z tych kobiet, które załatwiają sobie pracę przez łóżko, a nie na tym mi zależało. Ukończyłaś liceum rok wcześniej. Dostałaś pełne stypendium na Harvardzie. Powiedział powtarzając rzeczy, które wyjawiłam mu w trakcie tego weekendu, a potem dodał coś nowego. Donovan powiedział, że ze wszystkich studentów na jego zajęciach ty miałaś największy potencjał. Moja ręka zamarła na wspomnienie jedynej osoby, która zawsze przyciągała moją uwagę. Czułam się tak, jakbym była spinaczem biurowym zakopanym w ziemi, a on był najpotężniejszym wykrywaczem metalu. Donovan o mnie mówił? Raz. Weston zszedł z łóżka i dodał: Chyba tego dnia, gdy poszliśmy razem na lunch. Truł mi dupę w sprawie spędzania z tobą czasu, bo twierdził, że jesteś najbystrzejszą studentką z największym potencjałem i ktoś taki jak ja nie powinien ciągnąć cię na dno i rozpraszać. Donovan był najlepszym przyjacielem Westona i jego współlokatorem. Był też starszy od nas i pracował jako asystent wykładowcy na zajęciach z etyki biznesu. Dla mnie był kimś o wiele więcej. Ale to nie dawało mu prawa, by próbować rozdzielić mnie i Westona. Ta sytuacja miała miejsce 10 lat temu, ale jej wspomnienie mnie zirytowało. Poza tym poczułam lekkie zadowolenie, ale to jeszcze bardziej mnie wkurzyło. To raczej nie była jego sprawa, powiedziałam, gdy Weston wysunął szufladę z szafy i wyciągnął czerwone bokserki. Co mu odpowiedziałeś? Że to nie jego sprawa. Włożył bokserki i poprawił Fiuta. Ale on, jako twój wykładowca, uważał, że to jego sprawa. I jeśli dobrze pamiętam, ta sytuacja doprowadziła do jednej z naszych ostrzejszych sprzeczek. Koniec końców, uszanowaliśmy swoje zdanie, ale to, że w ogóle o tym wspomniał, sprawiło, że jeszcze bardziej pragnąłem się z tobą zobaczyć, a potem byłem jeszcze bardziej rozczarowany, gdy się jednak nie pojawiłaś. Weston zaczął zbierać swoje ubrania rozrzucone po pokoju, a ja usiadłam na brzegu łóżka i próbowałam to wszystko ogarnąć. Zjadłam lunch z Westonem, a potem on i Donowan się o mnie sprzeczali. Po ich kłótni Donowan dał mi za wypracowanie najgorszą ocenę, choć na nią nie zasłużyłam, a przez to później my również się pokłóciliśmy i nim się zorientowałam. Straciłam dziewictwo z facetem, który był dla mnie zarówno bohaterem, jak i demonem. To wciąż był najbardziej erotyczny moment w moim życiu. Ale cała ta sytuacja była popieprzona. A po niej Donowan znów stał się oschły. Od tamtego czasu trzymałam się z dala od takich mężczyzn jak on. Spotykałam się tylko z tymi rozrywkowymi, dobrymi i miłymi, jak Weston. Ale z dobrymi facetami nigdy mi nie wychodziło. W każdej relacji czegoś brakowało, a jeśli to był znak świadczący o tym, że potrzebuję popieprzonego seksu, by poczuć się spełniona, to wolałabym nigdy się tak nie czuć. Uważałam, że nie mogę dać się znowu wciągnąć w taki cyklon jak Donovan, bo bym tego nie przeżyła. Przepraszam, że wtedy nie znalazłam jakiegoś sposobu, by się z tobą skontaktować, powiedziałam patrząc jak Weston sprząta w pokoju. Po śmierci taty randka z nim była ostatnią rzeczą, o jakiej bym pomyślała, ale mogłam postarać się bardziej. Pewnie powinnam starać się bardziej z każdym porządnym facetem, z którym się spotykałam. Cieszę się, że teraz mnie odnalazłaś, puścił do mnie oko. Dołącz do mojej firmy. Odetchnęłam z rozdrażnieniem. Ty nigdy nie rezygnujesz, prawda? Jestem wytrwały. To jedna z moich najlepszych cech. A co jeśli on mówił na serio? Nie o związku, ale o pracy? Czy mogłabym z nim pracować? Ale musiałabym zacząć od najniższego stanowiska. Brakowało mi doświadczenia, jednak mogłabym to nadrobić, prawda? A potem i tak skończyłabym tam, gdzie chciałam. Byłabym kimś w dużej firmie. Może warto się nad tym zastanowić. Siedząc na łóżku, zobaczyłam szpilkę Buta wystającą za zasłony. Co sprawiło, że ty i Donovan postanowiliście zająć się reklamą? Zapytała mi, poszłam po szpilkę. Dlaczego nie dołączyłeś do firmy inwestycyjnej twojego ojca? King, King Kate była jedną z największych firm na świecie. Weston i Donovan byli bogatsi niż mogłam sobie wyobrazić. Żaden z nich nie musiał pracować, ale zaczęli i to w zupełnie innej branży. Było dużo powodów pragnęliśmy czegoś co będzie tylko nasze wiesz co sami zbudujemy nie chciałem by wszystko zostało mi podane na srebrnej tacy chciałem wiedzieć czy dam sobie radę sam poza tym donovan miał problem z etyką wyborów dokonanych w firmie naszych ojców które przyczyniły się do zysków naprawdę ten temat który omówiłam w swoim wypracowaniu był przyczyną naszej sprzeczki z tego, co pamiętam, Donovan miał dość luźny stosunek do etyki. Od czasu studiów z jakiegoś powodu nieco zmienił zdanie w kilku kwestiach. Zastanawiałam się, czy to ja przyczyniłam się do zmiany jego nastawienia. Czy to już była próżność? A reklama była pomysłem Donowana. Znaliśmy Nate'a, który też był zainteresowany, więc został członkiem zarządu. Potem poznaliśmy Dylana Loka i Kejda Warrena i stworzyliśmy drużynę. Na początku planowaliśmy zostać wszyscy w Nowym Jorku. Każdy miał prowadzić inny oddział, ale po roku uznaliśmy, że wejdziemy również na zagraniczne rynki. Donowan zgłosił się do otwarcia biura w Tokio wraz z Kejdem. Dylan trafił do Londynu i w ten sposób działamy od czterech lat. Pod łóżkiem znalazłam drugi but i włożyłam go, jednocześnie myśląc o donowanie znajdującym się po drugiej stronie globu. Jakimś cudem czułam się bezpieczna, wiedząc, że tam jest daleko daleko ode mnie. A jednak pomimo dystansu czułam jego przyciąganie. Czy na Westona też tak działał? Założyłam drugi but i przyjrzałam się mężczyźnie, który zapewnił mi niesamowity weekend. Musi być ciężko, skoro ciebie i Donowana dzieli taka odległość. Na studiach mówiłeś o nim jak o bracie. Weston przyklęknął obok łóżka. To nic przyjemnego. Często rozmawiamy o interesach przez Skype'a, ale nie będę kłamać. Tęsknię za naszymi rozgrywkami pokera. Uniósł falbanę zwisającą z ramy łóżka i zajrzał pod spód. Gdybym zatrudnił cię jako pracownika, byłby pod ogromnym wrażeniem. A więc? Zerknął na mnie. Co ty na to? Stanęłam za nim i wzięłam kolczyki z szafki nocnej. Już nie wiem, czy jesteś poważny, czy tylko próbujesz mnie naciągnąć na kolejnego loda. A mogę odpowiedzieć, że jedno i drugie? Zapięłam kolczyki i po raz kolejny zastanowiłam się, czy powinnam traktować jego ofertę poważnie, bo niektóre jej aspekty brzmiały kusząco. I on też wydawał się kuszący. Aha, krzyknął nagle. Wstał, a na jego wyciągniętych palcach kołysały się czarne, koronkowe majtki, które najwyraźniej znalazł pod łóżkiem. To nie moje, powiedziałam. Spojrzał na mnie, potem na majtki, a potem znowu na mnie. Kolory odpłynęły z jego twarzy, bo chyba dotarło do niego, co musiałam sobie pomyśleć. Nie mam dziewczyny. Wiem, odpowiedziałam spokojnie, masz wiele dziewczyn. I właśnie dlatego nie mogłam poważnie traktować jego oferty. Bo zawsze będzie jakaś inna kobieta i zawsze będzie jakaś inna oferta. On wiedział, że nie musi mi tego tłumaczyć, bo rozumiem. Przepraszam, powiedział, bo Weston King był prawdziwym dżentelmenem. Nie czułam rozczarowania, niezupełnie. Ale miałam wrażenie, że utraciłam coś, co niemal odnalazłam, jak ulotna myśl, którą prawie udaje się uchwycić, ale nie do końca i wtedy znika. Zaśmiałam się krótko. Nie miałam żadnych oczekiwań co do tego spotkania, Westonie. Mówiłam szczerze, może nawet zbyt szczerze. I wtedy to Weston wydał mi się rozczarowany. A co, jeśli to by było coś więcej? Zapytał zdezorientowanym, lecz pełnym nadziei tonem. Nie wiedział, czy jestem kobietą, której pragnął. Był mężczyzną, który chciał spróbować. Ale ja nie chciałam być dla kogoś próbą. Chciałam mężczyzny, który wiedział na pewno. Ale co, jeśli to jest dokładnie to, na co wygląda? Wyciągnęłam rękę i pogłaskałam go po policzku. Dobrze się bawiłam. Czy możemy rozstać się w takiej atmosferze? I tego nie zniszczyć? Złapał mnie za rękę, przysunął moją dłoń do ust i pocałował. A to już nie zostało zniszczone? Nie. To był wyjątkowy weekend. Potrzebowałam tego, dziękuję. Pocałował mnie na pożegnanie, a ja wyszłam nie przejmując się tym, co by było gdyby, i zostawiając tam swoje fiołkowe majtki, których nie znalazłam. A nowe myśli na temat donowana. Zostały zakopane pod tymi starymi, tymi, które towarzyszyły mi od studiów, tymi, które ożywały, a przynajmniej tak sobie wmawiałam, tylko wtedy, gdy znajdowałam się sama w ciemności ze swoimi koszmarami. Myliłam się, sądząc, że Weston może je przegonić. On je tylko wywlekał na światło dzienne trzy. I jeszcze jedno. Zamieszałam kawę i skinęłam głową, a Ashley dalej paplała o polityce wewnętrznej firmy. Zgadzałam się z nią w pełni, ale nie musiałam wyrażać swojego oburzenia. Uniosłam rękę i wierzchem dłoni zdusiłam ziewnięcie. Dzisiaj znowu śnił mi się koszmar, po którym obudziłam się zlana potem i przekonana, że okropny człowiek unieruchomił mnie i zmusił do czegoś, czego nie chciałam. Jak zwykle udało mi się zasnąć dopiero wtedy, kiedy wyobraziłam sobie, że tym zmuszającym mnie mężczyzną jest Donovan Kincaid, a nie Theodor Sheridan. Te sny dręczyły mnie od lat. Od czasu, gdy na studiach Teo prawie mnie zgwałcił. Teraz nie pojawiały się tak często jak na początku, ale śniły mi się dość regularnie. To już stało się dla mnie tak normalne, że za dnia przestałam o tym myśleć i martwić się, że te pokręcone rzeczy z udziałem Donowana, o których fantazjowałam, miały coś wspólnego z prawdziwą mną, z tą rozbudzoną mną, z tą, która nie miała brudnych myśli i nie pragnęła perwersyjnych mężczyzn. Ale wszystko zmieniło się od weekendu spędzonego z Westonem. Z jakiegoś powodu coś we mnie sprowokował. Miałam wrażenie, że przeszłość, którą do tej pory tak dobrze ukrywałam, wypłynęła na powierzchnię i teraz nie mogłam zepchnąć jej tam, gdzie jej miejsce. Koszmary stały się częstsze, a wczoraj siedząc w biurze przypomniałam sobie te wszystkie grzeszne rzeczy z udziałem Donowana, o których myślałam noc wcześniej i musiałam zaciskać Uda, bo mrowienie między nimi stało się tak silne. Co on teraz robił? Czy kiedykolwiek o mnie myślał? Czy kiedykolwiek żałował tego, jak sprawy się potoczyły? Czy kiedykolwiek żałował, że mnie uratował? Ashley przestała krążyć po biurze i padła na krzesło znajdujące się przed moim biurkiem, by skupić na sobie uwagę. Nie przesadzam, Bri, na szalał. Wini każdego poza działem sprzedaży za wszystko, co poszło nie tak w trakcie każdej kampanii reklamowej z tego roku. To jakiś koszmar. Interesujący dobór słów. Wiedziałam co nieco o koszmarach. Ale ja też byłam wkurzona na naszego szefa. Wiem, co masz na myśli. Monachan kazał mi poprawić arkusz w strategii dla Daw. Znowu to będzie już trzeci raz. Arkusz wyglądał dobrze za pierwszym razem. Wszystko jest z nim w porządku. Monachan, nasz obecny prezes, zmienił nasze przyjazne biuro w strefę wojny. Zanim awansował, chętnie faworyzował zespoły, z którymi pracował. Ostatnio nie mogłam znaleźć motywacji, by dać z siebie wszystko, a parę razy nawet rozważałam zmianę pracy. Wiesz, dlaczego on to robi? Oczywiście poza faktem, że po prostu jest dupkiem. Ashley była zmotywowana, by nakłonić mnie do narzekania razem z nią. To dlatego, że nie dostanie premii, jeśli w tym kwartale nie zaoszczędzi 10%. A to chyba nie jest możliwe. Zgadzam się. Kocham tę pracę, ale jeśli on się kurwa nie uspokoi, urwałam. Ja nie byłam gotowa wykazać się odwagą, ale Ashley tak. Czas przygotować nasze CV. Mój telefon zamigał. Dzwonił mój asystent. Nacisnęłam przycisk interkomu. Dzwoni do ciebie pan Weston King. Druga linia chcesz odebrać? Ścisnęło mnie w żołądku na wspomnienie imienia Westona. Nie miałam z nim kontaktu od czasu wspólnie spędzonego weekendu w maju, a teraz był sierpień. Teraz do ciebie dzwoni? wyszeptała głośno Ashley. Przecież minęły trzy miesiące. Tak, Kent, odparłam, gromiąc przyjaciółkę spojrzeniem. Odbiorę dzięki. Wyłączyłam przycisk interkomu i przez chwilę patrzyłam na Ashley. To na pewno nie to, co myślisz, powiedziałam w końcu. Chociaż tak naprawdę nie wiedziałam, o czym ona myśli, ale na pewno o czymś związanym z romansem. Nie rozstaliśmy się w ten sposób, nawet do niczego w tym stylu między nami nie doszło. A mimo to z jakiegoś powodu do ciebie dzoni. Jej radość sprawiła, że poczułam zdenerwowanie. Wytarłam spocone ręce w spódniczkę. Może po prostu jest w mieście i stwierdził, że miło będzie się przywitać. Albo może stwierdził, że bez ciebie nie może oddychać. I w końcu zabrał się na odwagę, by coś z tym zrobić. Mówiłam ci, że z tego co widziałam, w ciągu ostatnich tygodni sfotografowano go tylko z jedną dziewczyną. On już nie zabawia się z kobietami tak jak kiedyś. On tęskni! I znowu spiorunowałam ją wzrokiem. Właściwie w ogóle nie myślałam o przyszłości z Westonem, ale to, że ktoś mnie pragnął, było miłe. Tylko czy on na pewno mnie pragnął? Czy sytuacja wyglądałaby inaczej, gdyby to Donovan dzwonił po tym, jak bylibyśmy razem? Nawet po trzech miesiącach? Nawet po trzech latach? Po prostu odbierz! Pisnęła Ashley niecierpliwie. Podniosłam słuchawkę. Z tej strony Sabrina. Sabrina tu Weston, wyczułam uśmiech w jego głosie. Niemal widziałam ten jego dołeczek. Cześć, powiedziałam. Sama nie mogłam przestać się uśmiechać. Cześć! Miło słyszeć twój głos. Naprawdę bardzo miło. Twój również. Okręciłam się na fotelu świadoma tego, że Ashley obserwuje mnie niczym jastrząb i podsłuchuje, co oznaczało, że nie mogę sobie pozwolić na seks przez telefon. Nie, żebym tego chciała. Z drugiej strony sama nie wiedziałam, czego chcę. Odchrząknęłam. Twój telefon mnie zaskoczył. Nie spodziewałam się tego. Wiem. Weston nagle stał się bardziej oficjalny i mniej skory do flirtu. Przepraszam, chyba powinienem był się umówić. Nie, nie, w porządku. Po prostu nie spodziewałam się tego. Nie wiedziałam, co sądzę o tym jego oficjalnym tonie. Nie był zły, po prostu inny. To rzeczywiście jest niespodziewane. Właściwie ostatnio dzieje się w moim życiu wiele niespodziewanych rzeczy. I teraz cię zaskoczę. Jesteś gotowa? Przygotuj się. Moje mięśnie automatycznie się spięły, jakbym znajdowała się w samochodzie i ktoś nagle dał po hamulcach. Okej, okay, jestem gotowa. Chcę ci zaoferować posadę. On nie mówi poważnie. Odkąd rozłączyłam się z Westonem, wymówiłam to zdanie tak wiele razy, że Ashley pewnie stwierdziła, że jestem w szoku. Bo musiałam w nim być. Inaczej nie dało się określić tego, jak się czułam. On mówi poważnie upierała się Ashley, gapiąc się w ekran mojego komputera. Właśnie patrzę na ofertę, Bri. Jest na firmowym blankiecie to poważna sprawa. Gdy rozmawiałam z Westonem, wysłał mi mailem oficjalną ofertę a przyjaciółka nie wahała się obrócić ekranu w swoją stronę, by przyjrzeć się szczegółom. Oczy miałam szeroko otwarte i nawet nie mrugałam zrobiłam to dopiero teraz i po chwili znowu ale dlaczego? Najwyraźniej postanowił sprawdzić ciebie i twoje CV. Pewnie zadzwonił do kogoś po referencję i zobaczył, że jesteś dobra w tym, co robisz. Bo jesteś, nachyliła się nad biurkiem, by spojrzeć mi w oczy. Zasługujesz na to, Bri. Wytrzymywałam jej spojrzenie przez kilka długich sekund. Naprawdę chciałam dostać tę pracę. To nie ulegało wątpliwości. Wynagrodzenie prezentowało się fenomenalnie. Zgodnie z ofertą, obiecywano nawet pokryć wydatki związane z przeprowadzką. Tytuł zawierał dokładnie tę posadę, którą mi kiedyś obiecywał. Okazało się, że jego dyrektor do spraw strategii marketingowych przenosi się do Londynu, bo planował to od jakiegoś czasu. Gdy spędzałam weekend z Westonem, on już wiedział, że będzie potrzebował zastępstwa. Tak naprawdę to miała być praca podobna do tej, którą wykonywałam teraz. Tylko Rich było o wiele większą firmą, więc to byłby dla mnie ogromny awans. Nie miałam absolutnie żadnego powodu, by odmówić. Tyle, że. Weston na pewno miał bardziej wykwalifikowanych pracowników, którzy tylko czekają na awans. Jeśli nie, to na pewno setki innych pragnęło takiej posady ludzie, którzy mieszkają w Nowym Jorku, którzy mają o wiele więcej doświadczenia ale dlaczego ja? Zapytałam i wstałam nagle, odepchnąwszy krzesło z taką siłą, że odjechało aż pod ścianę. Spojrzałam na nie przepraszająco. Nie chciałam wyjść na wkurzoną, bo nie byłam. Po prostu czułam się zdezorientowana. Kiedy Weston i ja byliśmy ogarnięci pożądaniem, a w powietrzu unosił się zapach seksu, to taka propozycja miała sens. Ale teraz? Och. O, powiedziała Ashley, przeciągając słowo, jakby w końcu zrozumiała, o co tak naprawdę pytałam. Bo on chce być z tobą w związku. Przecież to oczywiste. Obawiałam się, że właśnie to powie. Pokręciłam głową. To nie może być prawda. Żadne z nas tego nie chciało. A przynajmniej tak mi się wydawało. A może się myliłam? Sama już nie wiedziałam. Ashley nie chciała przyjąć tego do wiadomości, rozparła się w krześle, założyła ręce na piersi i zmarszczyła brwi. Dlaczego w ogóle poszłaś z nim do łóżka, skoro nic nie chciałaś z tego mieć? Czy ja naprawdę muszę ci to tłumaczyć? Odwróciłam się od niej i zajęłam ustawianiem ekranu komputera, żeby znowu stał tak jak należy. Łatwiej mi było myśleć, gdy nie czytała mi z twarzy. Cóż, wiem, dlaczego ja miałabym pójść z nim do łóżka, powiedziała. Jest cholernie seksowny i ma tyle pieniędzy, że mógłby kupić cały stan Nowy Jork. Ale znam cię wystarczająco długo i wiem, że ty nie jesteś tak powierzchowna jak ja. Poza tym nie interesują cię krótkie, miłosne przygody. Więc tak, musisz mi to wyjaśnić. Westchnęłam, wyprostowałam się i rozważyłam jej pytanie. Znałam odpowiedź, tylko nie wiedziałam, jak ją ubrać w słowa. Poszłam z nim do łóżka, bo jest dokładnie taki, jak mówisz, zaczęłam. Czarujący, atrakcyjny i niemal nie można się mu oprzeć. Ale okej, okay, zrobiłam to również dlatego, że to był niezamknięty rozdział. Kiedyś bardzo się w nim kochałam. Symbolizował wszystko, co ja mogłam mieć. Miło było zobaczyć, jak to mogłoby wyglądać. Poza tym w sekrecie zastanawiałam się, czy noc albo weekend z Westonem może wymazać to, co stało się z Donovanem. A on tylko to wyeksponował. Ashley uśmiechnęła się półgębkiem, jakby moja odpowiedź udowodniła, że ma rację. A teraz, skoro już wiesz, to dlaczego nie pragniesz więcej? Bo to był tylko weekend, odparłam i poszłam po swój fotel. On jest playbojem. Ruszył dalej. Tylko, że wcale nie ruszył dalej. Trzy miesiące później wciąż o tobie myśli. Do tego stopnia, że zadzwonił do ciebie i zaoferował ci zarąbistą posadę w zarąbistej firmie. Jak możesz to jeszcze kwestionować? Właśnie o tym marzyłam, gdy zaczęłam studiować na Harvardzie. O takiej pracy, o takiej wypłacie, o takim chłopaku. Przysunęłam fotel do biurka i zamarłam, wciąż trzymając jego oparcie. Czy uważasz, że jeśli zgodzę się na pracę, to automatycznie zgodzę się też na związek? A nie chcesz się zgodzić na związek? Ton Ashley sugerował, że nie rozumie, jak ktoś miałby nie zgodzić się na związek z Westonem Kingiem. Prawda była taka, że ja sama próbowałam to zrozumieć. Usiadłam na krześle i zwróciłam się do Ashley. Świetnie się z nim bawiłam, naprawdę, ale to nie wystarczy, by zbudować związek. Nie chcę się w to wplątać, bo potem okaże się, że do siebie nie pasujemy i co, jeśli to wpłynie na naszą współpracę? Zostanę sama w nowym mieście, bez pracy przyjaciół i co dalej? Sabrino, musisz przestać żyć w swojej głowie. Poważnie, wyciągnęła się nad biurkiem i położyła swoją dłoń na mojej. Jeśli związek nie wypali, to w porządku. Oboje jesteście dorośli, więc i tak dacie radę ze sobą pracować. Wiem to. A jeśli się mylę, to znajdziesz inną pracę. Czas, żebyś ruszyła dalej. Nie jesteś tu teraz szczęśliwa. Sama to dzisiaj powiedziałaś, a wcześniej powtarzałaś to każdego dnia tego miesiąca. Nie chcę cię stracić, ale ty jesteś ważniejsza niż nasza przyjaźń. Poza tym cholera, pragniesz tego. Rzeczywiście tego pragnęłam. Nie tylko samej pracy, ale też Westona. Faceta, który był czarujący i seksowny i nie był donowanym. Uścisnęłam dłoń przyjaciółki. Masz rację. Wyglądała na zaskoczoną tym, że wygrała bitwę tak łatwo. A w której sprawie? W każdej. Poza tą, że ja jestem ważniejsza od naszej przyjaźni. Przełknęłam gulę, która nagle zablokowała mi gardło. Co do reszty, masz rację. No jasne, że mam do cholery, aż uderzyła dłonią w stół. Ta taktyka miała odwrócić moją uwagę od jej wypełniających się łzami oczu. A teraz weź telefon, zadzwoń do tego faceta i powiedz mu tak, zanim ja to zrobię. Gdy tylko podjęłam decyzję, wiedziałam, że postąpiłam słusznie. Ogarnęło mnie przyjemne uczucie, jak gdybym okryła się swoim ulubionym kocem w zimową noc. Zbyt dużo czasu poświęciłam tęskniąc za życiem, które było mi przeznaczone. Nadeszła pora, by pójść i je wziąć. A może Weston w przyszłości stanie się kimś więcej niż tylko moim szefem? Ale Donovan. Mieszkał na drugim końcu świata, ale to też była jego firma. Jego imię będzie się pojawiać na firmowych blankietach. Od teraz w ten czy inny sposób będzie obecny w moim życiu. Nie da się przed nim uciec. Mimo to podniosłam słuchawkę i zadzwoniłam do Westona, a gdy odebrał, powiedziałam mu tak.